Wyjaśnijmy zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia na przykładzie takiego akwarium z wodą, w którym umieszczono źródło światła. Ta nasza gwiazdka żółta, niech to będzie źródło światła, które będzie emitowało promienie świetlne we wszystkich kierunkach. No my oczywiście do naszych rozważań wybierzemy kilka z nich. Te promienie, które w filmie rysują się na czerwono, to będą promienie padające. Te, które powstaną w wyniku zjawiska załamania na granicy ośrodków, będziemy sobie rysowali na niebiesko. Jaki jest kąt padania tego promienia świetlnego na granicę ośrodków? No, najczęstszym błędem jest powiedzieć, że to jest kąt 90 stopni. Nie. Pamiętamy, że kąt padania mierzymy pomiędzy promieniem padającym a prostopadłą padania. W związku z tym jest to kąt 0 stopni. Jeżeli kąt padania wynosi 0 stopni, to kąt załamania wynosi również 0 stopni, a w związku z tym ten promień, który biegnie na naszym rysunku pionowo ku górze, nie ulegnie załamaniu, pobiegnie w tym samym kierunku, w którym biegł przed wydostaniem się z wody. Natomiast jeżeli rozważymy sobie promień, który pada pod większym kątem niż 0 stopni, widzimy ta czarna kreskowana linia, to jest prostopadła padania. I ponieważ wychodzimy z ośrodka optycznie gęstszego, czyli z wody, do powietrza, czyli ośrodka optycznie rzadszego, przypominam, woda ma współczynnik załamania większy, około 1,33 niż powietrze, które ma współczynnik załamania około jedności, kąt padania wtedy jest mniejszy niż kąt załamania, a w związku z tym załamanie następuje od prostopadłej padania, co widzimy na tym rysunku, ten promień po załamaniu biegnie w tamtym kierunku. I teraz spróbujmy w następnych promieniach zwiększać kąt padania na naszą granicę ośrodków. Widzimy, ten kąt już jest większy od tego, promień załamany biegnie jeszcze bardziej ukośnie w tamtym kierunku. W tym momencie kąt padania jest jeszcze większy niż tutaj. Kąt załamania w związku z tym jest również większy o ten kąt. To jest kąt załamania światła. No i w ten sposób, rysując sobie cały ciąg tych promieni czerwonych, dojdziemy do takiego momentu, w którym kąt załamania będzie równy 90 stopni. Kąt padania, dla którego kąt załamania jest równy 90 stopni, nazwałem tutaj alfa graniczne, to jest tak zwany kąt graniczny, dla którego ten promień po załamaniu, no na naszym filmie będzie miał kierunek biegu poziomy, czyli kąt załamania o ten kąt będzie równy 90 stopniom. Co się stanie, jeżeli teraz rozważymy promień pochodzący od naszego źródła światła, ale padający pod kątem większym niż alfa graniczne na naszą granicę ośrodków? No zobaczmy, co się stanie. Ponieważ kąt załamania już nie może być większy niż 90 stopni, a w związku z tym promień padający na naszą granicę ośrodków nie może się już załamać, a w związku z tym odbije się od tej granicy. No oczywiście ten promień padający i promień odbity będą spełniały prawo odbicia, w związku z tym kąt padania o ten będzie równy kątowi odbicia o temu kątowi. No i teraz zwróćmy uwagę, jaka ciekawa sytuacja następuje. Jeżeli woda jest ośrodkiem optycznie przeźroczystym dla światła, podobnie powietrze, to mimo to, że są to ośrodki, które przewodzą światło, to jeśli kąt padania promienia świetlnego na granicę tych ośrodków jest większy niż nasz kąt graniczny, to światło nie może wydostać się z wody do powietrza, musi się odbić, dlatego że nie istnieje taki promień załamany, który będzie spełniał prawo Sneliusa, czyli prawo załamania światła. A w związku z tym takie zjawisko, w którym promień nie może wydostać się z ośrodka, jeszcze raz powtarzam, bo to jest bardzo ważne, z ośrodka optycznie gęstszego, czyli o większym współczynniku załamania, do ośrodka o mniejszym współczynniku załamania, czyli do ośrodka optycznie rzadszego. Takie zjawisko nazywamy całkowitym wewnętrznym odbiciem.